coraz więcej osób używa mobilnych technologii, coraz więcej osób używa smartfonów. Wczoraj zerkałam nawet na stronie badania, które pokazuje, że 25% osób posiada smartfony, czyli posiada telefony, na których można coś więcej zrobić niż tylko dzwonić i pisać. Więc jeśli jest coś, co z człowiekiem jest na co dzień, coś, czego ten człowiek używa non-stop, to dlaczego tego nie używać w organizacjach pozarządowych? Dlaczego nie używać tego do zmienienia świata? No i myślę, że warto to robić. Te kilka przykładów, kilka projektów, które są w Polsce realizowane przy użyciu właśnie mobilnych technologii, chociażby Naprawmy to, które zrobione przez stocznię, które jest według mnie fantastycznym przykładem i o którym w ogóle cała branża i internetowa, i NGS-owa mówi w samych superlatywach, bo w najlepszy sposób pokazuje, że nowe technologie przy użyciu człowieka są w stanie tak naprawdę zmieniać świat, są w stanie zmienić rzeczywistość, szczególnie tą naszą najbliższą, lokalną. No i też pokazuje to, że jeśli mamy narzędzie, to warto z niego korzystać, ale warto też korzystać mądrze, bo wiadomo, że to nie telefon, nie smartfon zmieni świat, to nie on sprawi, że na przykład dziura w drodze zostanie załatana, tylko ludzie, którzy poinformują, że ta dziura jest, albo później, że ktoś to alert odnajdzie i zacznie naprawiać. No i my też się tym jako Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kierujemy, robiąc aplikacje. Chcemy, skoro ludzie już korzystają z aplikacji, korzystają z nowych technologii, to niech to nie będzie tylko korzystanie człowiek-maszyna, człowiek-urządzenie, ale wymyślmy coś, co sprawi, że on z tym urządzeniem wyjdzie do innych. No i dlatego tworzymy takie aplikacje, które pomagają mu poznać innych wolontariuszy, pomagają mu poznać, znaleźć ich na mapie, w jakiś sposób się z nimi porozumieć, skontaktować, dać im jakiś pretekst do spotkania się i nawiązania nowych znajomości. Przede wszystkim najpierw trzeba mieć pomysł i znaleźć problem, czy też najpierw to problem nas znajduje, z którym trzeba się w jakiś sposób zmierzyć. I aplikacja może być sposobem na rozwiązanie tego problemu, na znalezienie sposobów na realizację czegoś, co pomoże nam z tym danym problemem walczyć. Pomyśleć, co może być problemem w tej aplikacji, pomyśleć, z czym ktoś, kto z niej będzie korzystał, się będzie borykał, no i później znaleźć firmę, która tą aplikację nam pomoże stworzyć. I tak naprawdę tutaj w pewnym momencie kończy się rola organizacji pozarządowej, bo ona musi znaleźć firmę, która tą aplikację wykona i która z nią będzie współpracować, ale ta firma będzie mieć umiejętności kodowania, programowania. Takich firm na polskim rynku jest mnóstwo i środowisko informatyków, mam wrażenie, że jest środowiskiem bardzo idealistycznym, które podchodzi w bardzo innowacyjny i chętny sposób do organizacji pozarządowych, chce coś robić, więc myślę, że organizacje pozarządowe, jeśli sobie myślą, że aplikacja mobilna, stworzenie aplikacji mobilnej to jest coś strasznie trudnego, strasznie skomplikowanego, to nie ma potrzeby myślenia, bo są ludzie, którzy potrafią to robić i warto ich do tego wykorzystywać. Zdecydowanie nie trzeba się bać aplikacji mobilnych, z aplikacji mobilnych trzeba się cieszyć.